Skończyłam właśnie 10 na 10 serii. Ledwo oddycham. Tak zwany Gelman Volume Training. Idę teraz trochę w wytrzymałość, także jak widzieliście, ten ciężar był stosunkowo mały. Nie wiem, czy mnie będzie słychać tutaj dobrze przez muzykę w tle. Także zrobiłam 10 serii po 10 w hip thrustach. 10 serii po 10 w przysiadach. Wszystko takim małym ciężarem, żeby być w stanie zrobić te 10 serii. A teraz jeszcze dobiję się takimi ćwiczeniami akcesoryjnymi. Zrobię coś ze Swiss Ballem, co wam też tutaj zaraz pokażę. Także gorąco się zrobiło. Także sam trening obecnie jest mega monotonny i nudny, także niezbędna jest dobra muzyka do tego, żeby ten trening przytrzymać. Dzisiaj w ogóle jest mega dziwny dzień. Nie wiem w ogóle, o której godzinie posiłek zjem i czy to będzie może OMAD, czyli ten One Meal a Day, bo po prostu jest ciągle jakieś spotkanie przez cały dzień. Także zabiorę was ze sobą i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Teraz już oficjalnie dzień dobry. Zobaczcie, co tu się dzieje na mojej głowie. Na szczęście idę do fryzjera w środę. Ale dobra, trzeba działać z tym, co mamy. Także oficjalnie dzień dobry. Nowy dzień, nowe możliwości. Myślałam, że z racji tego, że ostatnio mam małą, żeby nie powiedzieć żadną wenę do kręcenia czegokolwiek, to jak dzisiaj poczułam rano, że mam ochotę po prostu wziąć kamerę i nagrać dla was taki mój dzień jedzenia, treningu, generalnie jak wygląda mój poniedziałek, a dzisiaj mamy intensywny poniedziałek, to stwierdziłam, że muszę skorzystać, bo nie wiem, kiedy będzie kolejny dzień, kiedy będę miała taką wenę i inspirację. I dlatego tak właśnie postanowiłam trochę z wami pogadać. W każdym razie, jak zawsze w tego typu filmach, to chciałam od razu na wstępie powiedzieć, żebyście się za bardzo nie sugerowali. Każdy jest inny, każdy inaczej je, inną ilość kalorii. Nie będę tutaj pokazywała ani nic wyliczała. Dzisiaj w ogóle jest taki dzień, że może się tak naprawdę zdarzyć, że będzie jeden posiłek w ciągu całego dnia. Dlatego, że mam spotkanie po spotkaniu, w sumie chyba do 16. I nie wiem, czy się z czymś wyrobię, ale wszystko wam pokażę. Także pogadamy za chwilę. Pamiętajcie, jeżeli te filmy wam się podobają, to dajcie łapkę w górę. Oczywiście ja, jak to ja, jak miałam kręcić cały dzień, to zapomniałam aparatu. Zrobiłam brwi. Jadę na rekrutację i na śniadanie. Także jestem w trakcie wcześniej i będę jadła tutaj śniadanie. Zamówiłam sobie omlet i dalej nagrywam. Nie wziąłam ze sobą aparatu. Także zaraz wam pokażę, ale czasami są takie zielone jak ten dzisiejszy, że gdzieś tam jemy w jakimś barkiem. Zdarza się jedzenie w restauracji. Rzadko po rzadko staramy się planować tak tydzień, żeby nie jeść w restauracji za dużo. Ale jesteśmy przed rekrutacją. Nie miałam przy sobie jechać do domu, także jemy tutaj. Tak wygląda moje śniadanie. Oczywiście chleba nie będę jadła i owoców też nie, także mam omlet z jakimiś warzywami, kiełbaski, masło i tyle. Dobra, dzień jest szalony, tak jak widzieliście, część tego filmu nagrana telefonem, także pełen profesjonalizm. Teraz zabieram się za lekkie takie planowanie tego, co chcę w najbliższym czasie wrzucić i na YouTube, i na Instagram. Byliśmy na śniadaniu, teraz jest godzina 15, więc śniadanie jedliśmy około 13, potem mieliśmy jeszcze ostatnie osoby, które przyszły do nas na rekrutację na stanowisko dietetyka w strefie przemian. I jest 15:15. Na 16 mam fizjoterapeutę, dlatego że przy ostatnio dużej ilości intensywnych treningów staram się troszeczkę zadbać tak bardziej kompleksowo o siebie. Więc jak widzieliście, na razie zjadłam śniadanie. Jestem po nim zresztą mega najedzona.
Teraz trochę planowanie, o 16 fizjoterapeuta i mam nadzieję, że jak wrócę koło takiej pewnie 17:30, to uda mi się upiec ciasto. I w sumie nie wiem, czy dzisiaj będę miała jakąś taką konkretną obiadę, kolację. Zobaczymy, na razie nie czuję się w ogóle głodna. Ale dzień jest mega intensywny, przeleciał mi po prostu pomiędzy palcami i nie wiem, gdzie ten czas cały uciekł. No ale teraz już taka przyjemniejsza część, chociaż fizjoterapia bywa bolesna. Jeżeli słyszycie mlaskanie w tle, to znaczy, że skoro mamy cały dzień jedzenia, to też uwzględnia jedzenie moich psów i oni właśnie jedzą obiad. O kurczę, robaczki, zobaczcie, jestem po fizjoterapii. Mój makijaż jest, że tak powiem, na wykończeniu, ale dzień się też już kończy, więc nie będziemy się tym absolutnie przejmować. Jest godzina zaraz 18. Ja dalej nie czuję się głodna, ale postanowiłam, że będziemy piec dzisiaj ciasto, także część pewnie Wam tak wrzucę na timelapsa, a część Wam pokażę. Zresztą zobaczymy, czy ciasto wyjdzie, bo nie wiem, jeszcze robię pierwszy raz. To będzie ciasto inspirowane tymi cynamonowymi drożdżówkami. To się nazywa cinnamon rolls. Nie wiem, jak to... To nie jest takie popularne w sumie u nas w Polsce, ale spróbujemy. Jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Człowiek uczy się całe życie, także zabieramy się do roboty. Ciacho jest w piekarniku. Wiem, że Wam nie pokazałam wszystkiego, ale przepis będzie na Instagramie, jeżeli to wyjdzie. A ja jestem już w piżamie. Jest godzina 18:20. Myślę, że na dzisiaj skończyłam ten bardzo intensywny dzień rekrutacji, montowania i różnych takich... Freddy, co ty robisz? Halo? Freddy? Freddy, popatrz się na mnie. Freddy? Freddy? Popatrz się. Freddy? Hej! Hej! Jesteś kot czy pies? Jak widzicie, dzisiaj kolejny dzień. Stwierdziłam, że mój wczorajszy jadłospis był tak żałosny i wprawdzie zjadłam ciasto, które na pewno opublikuję na Instagramie, bo przepis jest super wieczorem, ale było wszystko w pośpiechu i tak pomyślałam, że w takim razie przyciągnę ten dzień jedzenia na 2 dni, dlatego że dzisiaj mam taki dzień bardzo wyluzowany, znaczy w takim sensie, że nie mam żadnych spotkań, więc nie muszę się zmieścić w żadnym konkretnym czasie. Przed treningóweczka i jedziemy na trening z rana. Jestem w domu, zabieramy się za śniadanie i za 3, 2, 1 i voilà! Śniadanie gotowe. Omlet z pieczarkami i chorizo i awokado z odrobiną sezamu. Także zaczynamy jedzenie. I do śniadania jeszcze ostatnio zaczęłam brać kolagen z MCT. Łyżeczkę dodaję po prostu sobie do kawy, to jest bez smaku. Biketo jak zawsze. I zaraz śniadanie gotowe. Malutki kawałek ciasta cynamonowego, które będzie u mnie na Instagramie, więc możecie sobie tam zerknąć na przepis. Miałam teraz wrzucać film i zauważyłam, że w sumie nie dograłam żadnej końcówki. Pokazałam Wam tylko na szybko wczoraj już nawet bez omawiania swój obiad. Dzień skończyliśmy z Bartkiem jeszcze jedząc jakieś tam frytki z batatów wieczorem, ale ten tydzień jest absolutnie szalony i w woli ścisłości a propos batatów i
pewnie takich komentarzy, które się pojawią, że na keto nie wolno. Po pierwsze, nie do końca się z tym zgadzam, bo wszystko zależy od tego, jak dobrze zaadaptowany ktoś jest. Natomiast obecnie jestem na takim raczej cyklicznym keto, czyli przez jakieś takie 5-6 tygodni jestem na keto, a później na przykład przez tydzień troszeczkę te węglowodany są wyższe, stąd też pojawiają się takie produkty, które być może dla niektórych na keto nie są do końca keto. Uważam, że to się fajnie u mnie sprawdza, ale na pewno ten temat jeszcze szerzej omówię w jakichś kolejnych filmach. A na dzisiaj to już wszystko i zdrowego odchudzania życzę Wam, Ania. Na razie, cześć!